Siemano, pragnę Was zaprosić do mojej łazienki. Powiem teraz mniej więcej, ile wszystko kosztowało. No, oczywiście nie są to wyliczenia na podstawie tam rachunków, bo raz, że nie mógłbym znaleźć tych rachunków, a dwa, że to przecież nie jest tak istotne, żeby co do złotówki podawać, tylko orientacyjnie, tak, koszta. I tak wszystko starałem się zawyżyć, żeby po prostu no nie było ściemy, nie? To jest malutka łazieneczka. Cześć, siemanko. Mam telefonik, żeby Wam pokazać obliczenia ciężkie. I co? Łazienka ma 20 długości na tutaj szerokość 1,56 m, a tutaj w środku 1,30 m, czyli prysznic ogólnie ma 80, bo te płytki są 80 na 80. Jak? Mówisz 75? 75, tak, bo to na... Aha, to one były cięte. No jo, one były trochę cięte. Tu ma 75 prysznic na 1,30 m. Ogólnie wygodny jest, tylko że się chlapie tutaj, nie? Gdzie ręczniczek leży, to jednak się chlapie. Chyba jeszcze zamontuję tutaj takie drzwiczki uchylne. Dobra, nie? No i tak. Hydroizolacja mnie kosztowała do tej łazienki 500 zł, nie? Tam były te wszystkie jakieś tam fizeliny takie specjalne do hydroizolacji i w ogóle tam te folie w płynie, nie? Dobrze wszystko było zaizolowane, nie? W sumie cała łazienka, tam wszystkie ściany tutaj dookoła, aż praktycznie pod sam sufit, nie? Kafle 1500, nie? To oczywiście też jest zawyżone troszeczkę, nie będę tam mówił co do złotówki, bo nie pamiętam już, nie? Żona mi mówiła tylko, że tyle i tyle za metr było, ja mniej więcej sobie obliczałem z nadwyżką. To kafle i gresy, tak? No to tutaj mam takie... Taki motyw to jest jakby z jednej serii. To tutaj pod prysznicem, te i te tutaj, o, to są... Jakby tam jakby jedna seria, to było brane w Castorama wszystko, nie? Te gresy tutaj, o, na podłogę, co są 80, to one też poszły tutaj na komin, nie? To 1500 to kosztowało. 450 kleje, fugi i silikony. No silikony też, dużo tutaj silikony, wiadomo, to gdzieś tam wszędzie poszły na te narożniki, trzeba było nawalić. Tutaj trzeba było nawalić silikonu też. O, tutaj, nie? W tym jakby, bo tu jest ta różnica wysokości, nie? Bo jest skos do odpływu, a tutaj jest prosto, więc jest różnica, tam trzeba było też silikonu nawalić. Można było pewnie jakąś tam kaflę dociąć, tam gres dociąć, ale to chyba nie warto. Gra nie warta świeczki, to kosztowało 450, 500 zł listwy. O te listwy chodzi, nie? Ogólnie. O te listwy chodzi tutaj. I ta, tutaj na rogu dana też listwa jest, nie? No, te dekoracyjne. To 500 kosztowało, szyba walk-in. Ta oto kosztowała 700 z transportem. 380 deszczownica. Tak, deszczownica już, ta słuchawka już była wymieniana, bo tam to się rozleciało bardzo szybko. A tego to nie używamy w ogóle, tej deszczownicy. 450 odpływ liniowy. Tam odpływ kosztował chyba około tam 300 coś, ale tu jeszcze dodatkowo trzeba było dokupić, no to jest białe szkło, nie? Ten środek, tak? To jest, bo jeszcze było czarne szkło, ale ja chciałem białe szkło ogólnie, nie? Można też takie z dziurkami, te chromowane, nie? No to ogólnie to odpływ liniowy 450, 500 zł szafka ze zlewem, czyli ta szafka, tak? Też po taniości. Szafka ze zlewem, bateria, syfon i wężyki, czyli to cały komplecik, tak? Wężyki w środku, ta bateria, to wszystko 500 zł. Ta szafka z lustrem, tak? Kosztowała... ona nie ma żadnych tutaj lampek, niczego, nie? 300. Kibelek, widzicie, nie jest z geberitem, tylko taki zwykły. 350. I co? Te wieszaki, ten regalik plastikowy tam, tak? Ten wieszak na ręczniki. Czy tam światełka góry.
jakieś tam kontakty też tam, nie? Tam te, taki kontakciki tam, nie wiem, tam to łącznie z 10 razem z ramką z 10-15 zł, nie? I tam jeszcze za tymi kosmetykami, tam jeszcze z tyłu jeden podwójny jest kontakt, to nie są kontakty, tylko gniazdka, nie? No. Tak, no i co, tu wam pokażę też, żeby nie być gołosłownym, co tutaj pisałem. 5830 zł razem. Nawet nie dokończyłem pisać raz. No. Także tak to wygląda. 5830 zł. Także kafla, gresyn i brat wkład. Tak, resztę to tam wiadomo z wujaszkiem, jak żeśmy działali, to wszystko pomontowane było. Także no tak to wygląda, nie? Łazieneczka elegancko się korzysta, tak? Myjemy się, załatwiamy inne potrzeby. I wcale nie trzeba milionów wydać, żeby mieć fajną łazieneczkę, nie? Tutaj zrobiłem taką rewizję do komina, nie? Też tam trochę pomodziłem, taką rączkę białą zrobiłem, nie? Tutaj jest kratka do... jak w kominku palę, to przez tą kratkę ciepłowali. No i to ciepłowali tutaj wtedy od razu do anemostatu. Leci do rekuperacji. I co? No i rekuperacja dzięki temu fajnie to ciepło rozprowadza, tak? Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Aha, mieliśmy taką przygodę, bo tą szybę walk-in, może ona nie jest aż taka ciężka, można było ją samemu, ale żeśmy ją we trzech montowali. I wiadomo, jak za dużo osób, no to jeden na drugiego patrzy. No i nam się spadła. I się tutaj delikatnie tu się jakby uszczerbiło. To jest tak ledwo widoczne, ale mieliśmy o tyle dużo szczęścia, że nam się nie pobiło całkiem drobny mak, tylko delikatnie się tutaj uszczerbiła, nie? Taka ciekawostka. No, dobrze, że nic się nie stało. Także widzicie, łazieneczkę można zrobić. To jest nieduża łazieneczka. Jak ona ma 2,10 na ten 1,50 m, to jest naprawdę tam, nie wiem, ze 4 metry kwadratowe może. I można za niecałe 6 tysięcy sobie, nawet i taniej jeszcze można by było to zrobić, gdyby, nie wiem, jakąś tanią wannę tutaj na przykład wstawić. Kafelki można było dużo tańsze kupić, nie? Prawda? Także można to zrobić jeszcze dużo taniej i fajnie sobie żyć i funkcjonować. Także nie ma co szaleć. Chyba, że ktoś ma hajs, no to wtedy wiadomo. No. To chyba to wszystko będzie. To dzięki wam serdeczne. Na razie, trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.